z nami szkoleniowca obu zespołów, pan Jarosław Skrobacz. Dzień dobry, panie trenerze. I Grzegorz Mokry, trener gospodarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, tradycyjnie poprosimy o ocenę tego spotkania. Zaczniemy oczywiście od szkoleniowca gości, panie trenerze. Daleka droga przed nami, w jedną i w drugą stronę było, więc tym bardziej te punkty cieszą. Dzisiaj znaliśmy, prześwietliliśmy dobrze zespół Wigier. Myślę, że to zespół inaczej grający niż na jesieni. Tu gratulacje trenerze, bo naprawdę te mecze poprzednie to musieliśmy się sporo nagłowić, żeby dzisiaj te wasze atuty największe gdzieś tam zablokować. Udało nam się to. Do przerwy na pewno był taki ciężki moment dla nas, kiedy Bielecki wybronił naprawdę w kapitalnej sytuacji i można powiedzieć, że to on zapobiegł utracie bramki. Myślę, że druga połowa już ten wiatr, który nam przeszkadzał bardzo mocno do przerwy, po przerwie nam bardzo pomógł. Już zespół gospodarzy miał trudno, żeby stworzyć jakieś większe zagrożenie pod naszą bramką. Już stałe fragmenty nie były tak groźne, więc myślę, że ta druga połowa łatwiejsza dla nas. Można się było pokusić jeszcze o jakąś bramkę, ale myślę, że na pewno musimy być z tego zwycięstwa zadowoleni. Każdy mecz dla nas jest teraz bardzo ważny i musimy punktować. Dziękuję. Gratulacje trenerze, bo naprawdę zasłużone zwycięstwo i bardzo dobra gra. Ja tu dziękuję za miłe słowo i gdyby się odnieść do tych wcześniejszych meczów, graliśmy zdecydowanie lepiej niż dzisiaj i tak jak trener miał przyjemność nas analizować, w tych poprzednich meczach stwarzaliśmy więcej sytuacji, byliśmy w stanie narzucić swoje wartości gry. Niestety dzisiaj za nami najgorszy mecz w tej rundzie i też nawet porównując do sparingów i do okresu przygotowawczego, można powiedzieć najgorszy mecz w tym roku. Mimo tego, że gramy słabo, ten rzut rożny, o którym trener wspomniał, mógł nas utrzymać w grze, bo to była naprawdę dogodna sytuacja, gdzie dwa razy dobijamy z bliskiej odległości. Ale niestety to tylko jedna taka sytuacja, bo w drugiej połowie, mimo tego, że na boisku już mamy trzech napastników, zwiększamy siłę ofensywną, ale nie przerodziło to się na sytuację. Ruch wygrywał zdecydowaną większość ilość pojedynków, lepiej zawodnicy ze sobą współpracowali. My po tym dobrym starcie teraz, ważne jak zareagujemy po tej porażce, bo graliśmy z zespołem bardzo dobrym. Chciałbym, żeby to była cenna lekcja dla nas, ale te wnioski, które będziemy wyciągać w tym tygodniu, żeby od razu zadziałały i żebyśmy ten jeden słabszy mecz wspominali na koniec sezonu jako właśnie ten jedyny, a żebyśmy tylko jak najszybciej wrócili na właściwe tory. Dużo było tych elementów, tak jak sam pan zauważył. Mnie martwi przede wszystkim pierwsza stracona bramka, bo mimo tego, że ruch stworzył już wcześniej sytuację, ta pierwsza bramka często jest kluczowa. Ona w jakiś sposób ustawia mecz, gdzie my tracimy bramkę po rzucie rożnym, dośrodkowanym praktycznie po podłożu i jest mnóstwo zawodników u nas ustawionych w strefie, którzy powinni tą piłkę przecinać i tracimy w tym momencie bramkę, więc te stałe fragmenty gry w obronie to jest bolączka, to jest coś, nad czym pracujemy i tutaj musimy poprawić ten element.